O zdarzeniu otrzymaliśmy informację około godziny 12:20. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci słupskiej drogówki. Z ich wstępnych ustaleń wynika, że 23-letni nietrzeźwy kierujący Volkswagenem Passatem, jadąc w kierunku Słupska, nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu Dacia Duster. Najechał na tył tego pojazdu. W konsekwencji Dacia zjechała na przeciwległy pas ruchu, na którym doszło do bocznego zderzenia z jadącym z naprzeciw pojazdem marki BMW. W wyniku tego zdarzenia do szpitala została odwieziona 14-letnia pasażerka Daci. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.